Wchodząc na lód zawsze ryzykujesz, bo nie ma bezpiecznego lodu. Zamarznięta tafla wody to nie miejsce do spacerów i zabawy. Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę. Pojawienie się warstwy lodu na jeziorach powoduje, że na jego powierzchni zauważyć możemy miłośników wędkarstwa czy łyżwiarzy. Przy tej okazji warto również wspomnieć, że wejście na zamarzniętą powierzchnię wiąże się z ryzykiem jego załamania. W mediach pojawiają się informacje o osobach, które przeceniły wytrzymałość lodu. Tak, nie ma bezpiecznego lodu. Na lodzie znajdziemy w niebezpieczeństwie. Jak postępować? Czy możemy złapać na przykład tę osobę, która tonie ręką, czy coś innego wziąć do ręki? No, w przypadku takiej sytuacji przede wszystkim osoba, która jest ta druga w parze, czyli ta osoba, która wpadła tam powiedzmy pierwsza do wody, druga, która jest w parze, nie powinna wchodzić na lód. Powinna po pierwsze wezwać pomoc, czyli numer alarmowy 112, zawiadomić służby. Po zawiadomieniu służb, jeśli jest ktoś dorosły, gdzieś tutaj można wzywać pomocy dodatkowo, podać, dopełznąć do tej osoby, która jest tam w tym przeręblu, podać jakąś gałąź, jakiś szalik ewentualnie, jakieś saneczki, co mamy pod ręką i można próbować, tak? Przede wszystkim w pozycji leżącej, tak? Czyli w pozycji poziomej i podejść, tak? Przypominamy również, że osoba, pod którą załamał się lód, jest narażona na zjawisko hipotermii, czyli wychłodzenie organizmu, a wtedy czasu na ratunek jest bardzo mało. Już po kilku minutach w zimnej wodzie zauważalne są ograniczenia manualne kończyn, co dodatkowo zmniejsza szanse na ratunek. Pamiętajmy, że ta osoba, która wpadła, druga też może wpaść, bo jeżeli ta pierwsza wpadła, ten lód jest cienki i istnieje ryzyko, że ta osoba druga, której zostaje udzielona pomoc, też może być ofiarą. Szary lód, zwany także śniegolodem, powstaje na skutek przesączania śniegu zalegającego na powierzchni tafli lub wody z roztopionego śniegu. Jego wytrzymałość jest nawet o 50% niższa niż świeżego czarnego lodu. Czarny lód nie zawiera pęcherzyków powietrza. Pamiętajmy, cieńszy lód będzie wszędzie tam, gdzie istnieją podwodne prądy. Miejsca takie występują zawsze w pobliżu ujść naturalnych, sztucznych odpływów, pod mostami, w pobliżu źródeł i w miejscach, gdzie butwiejące na dnie szczątki roślin wytwarzają gazy, które wynoszą cieplejszą wodę ku górze. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód, jeżeli nie mamy pewności, że będziemy bezpieczni. Warto także wiedzieć, kiedy na lód wchodzić. 5-7-centymetrowy lód utrzymuje jednego człowieka, ale istnieje ryzyko zarwania lodu. 8-10 centymetrów utrzymuje dwóch ludzi stojących w jednym miejscu. 10-12 centymetrów to minimalna grubość lodu, na którym można wędkować, jeździć na łyżwach czy na rowerze. 12-20 centymetrów bezpieczne do jazdy bojerami, skuterami. 20-30 centymetrów utrzymuje samochody osobowe. Od 30 centymetrów utrzymuje samochody terenowe, wany.